Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, przede wszystkim przepraszam za spóźnienie. Pogoda, nie dało się tutaj dolecieć do Malborga. Musieliśmy troszkę przedłużyć trasę. Ale przede wszystkim chciałem Państwu powiedzieć, że kiedy patrzę na Państwa, to przypominają mi się wydarzenia sprzed 21 lat. 21 lat temu też tak tu było. 21 lat temu też spotykaliśmy się tutaj tłumnie. Były wybory, te najważniejsze, te, które zmieniły Polskę. I ja byłem tutaj kandydatem na senatora. I zostałem tym senatorem wybrany. I chciałem jeszcze raz za ten wybór sprzed 21 lat podziękować. Serdecznie podziękować. Było nas wtedy trzech Solidarności. Antoni Borowski też na senatora, też został wybrany. Edmund Krasowski na posła też został wybrany. Nie wiem, czy tutaj są, ale w każdym razie w ich imieniu też dziękuję. Kiedy wtedy zbieraliśmy się tu w Elblągu, w innych miastach ówczesnego województwa, patrzyliśmy w przyszłość z ogromnym optymizmem. Wierzyliśmy, że pójdzie łatwo. Później rzeczywistość okazała się bardziej skomplikowana. Były wielkie sukcesy, ale i wielkie kłopoty, bardzo trudne chwile. Uzyskaliśmy wiele, ale za niemałą cenę. Okazało się, że nasze społeczeństwo, że Polacy są narodem niebywale zaradnym, który potrafi sam, bez pomocy, bez niczyjej pomocy, bardzo wiele zbudować, bardzo wiele zmienić, bardzo wiele stworzyć. Polska się zmieniła, zmienił się Elbląg, zmieniły się te ziemie i to jest nasz wielki sukces. I musimy o tym sukcesie pamiętać i poprzez ten sukces patrzeć w przyszłość, wierząc, że ta przyszłość przyniesie dalsze sukcesy. I trzeba ciągle pamiętać o tych, którzy się do tego sukcesu przyczynili. O tych, którzy wykazali inicjatywę, wykazali odwagę pójścia na swoje. Ale często zapomina się o tych, którzy pozostali pracownikami i którzy w tym sukcesie mają też ogromny udział. Bez ich pracy, bez ich wysiłku, bez ich poświęcenia, bez ich determinacji nie zdołalibyśmy zrobić nic. A ich los bywał często trudny, bardzo trudny. Musimy o tym pamiętać. Musimy pamiętać, że ta Polska, którą mamy dzisiaj, Polska już wolna, Polska, która reguluje swoje życie gospodarcze poprzez wolny rynek, ma jeszcze wiele, bardzo wiele do zrobienia. Nie tylko dlatego, że wszyscy, jak to powtarzam, w wielu miejscach w Polsce mamy prawo marzyć o tym, by nasz kraj niczym już nie różnił się od tych państw, tych narodów, które miały więcej historycznego szczęścia i które są dzisiaj w dalszym ciągu dużo zamożniejsze od Polski. Że mamy prawo dążyć do tego, nie tylko marzyć, ale dążyć do tego, by przejechanie polskiej granicy także z zachodu nie oznaczało żadnej zmiany, żeby wokół było widzieć, można zobaczyć w sensie cywilizacyjnym dróg, budynków to samo. Tą samą zamożność, to samo bogactwo. Ale musimy także pamiętać o tym, że pozostają do rozwiązania bardzo liczne problemy. Bardzo liczne problemy ludzi, którym jest dzisiaj gorzej.
i o których w żadnym wypadku nie wolno nam zapominać. To jest wielkie wyzwanie. Myśmy odzyskiwali wolność przed 21 laty pod hasłem Solidarności. I to hasło musi w dalszym ciągu coś znaczyć. Ono musi określać politykę naszego państwa. Bo z tym państwem, proszę państwa, w ciągu tych lat było różnie. Ci, którzy rozpoczynali odważną działalność gospodarczą, bardzo często musieli się ścierać, chyba można użyć tego słowa, z różnego rodzaju trudnościami, przeszkodami, patologiami, łapówkarstwem, korupcją i tak dalej, i tak dalej. Było tego bardzo wiele. Czy możemy powiedzieć, że te problemy zostały już rozwiązane? Nie, proszę państwa, nie możemy tak powiedzieć. Słyszę, że państwo sami to mówią i tak potwierdzam. Te problemy muszą być rozwiązane. Musimy je załatwić. Musimy budować taki kraj, takie państwo, które jest sprawne, które jest dla obywateli, które obsługuje obywateli. I musimy przede wszystkim bardzo dbać o to, o czym wtedy tak bardzo mocno żeśmy pamiętali. O równości, że Polacy muszą być równi. Tamten system dzielił Polaków na tych bardziej i mniej uprzywilejowanych. Można powiedzieć, robił to wprost. Później te nierówności były bardziej zakamuflowane, ale one pozostawały i są w dalszym ciągu. Wszyscy muszą mieć taką samą szansę. Nie każdy potrafi ją wykorzystać, ale szansę trzeba dać wszystkim. I w tym kontekście, kiedy mówimy o szansie, myśląc oczywiście o ludziach wszystkich pokoleń, musimy pamiętać szczególnie o tych najmłodszych. Bo mamy dzisiaj niestety w Polsce taką sytuację, że bardzo wiele polskich dzieci i bardzo wielu ludzi bardzo młodych, już nie dzieci, ale ludzi bardzo młodych, tej szansy nie ma. Tej szansy nie ma nie dlatego, że to ich wina, bo dzieci na pewno nie ponoszą winy za miejsce, w którym się urodziły, za sytuację, w której się znalazły, tylko dlatego, że różne mechanizmy społeczne, różne mechanizmy państwowe działają nie tak, jak działać powinny. I musimy to naprawić. To jest też nasze wielkie zadanie. To jest nasze wielkie zadanie wobec tych słabszych, ale to jest także zadanie, które będzie budowało z naszego społeczeństwa pewną całość. Naród. Naród w tym sensie, że jesteśmy wobec siebie solidarni, że jesteśmy razem, że to hasło, które głoszę, Polska jest najważniejsza, jest hasłem wszystkich. I tak właśnie powinniśmy budować Polskę. Nie w imię jakichś doktryn, nie w imię takiej zasady, że można jedną metodą, na przykład poprzez prywatyzację, wszystko rozwiązać. Bo ona czasem jest potrzebna, czasem nie. Czasem lepsze są inne metody. I musimy o tym pamiętać, musimy się zastanawiać zawsze nad tym, co jest najlepsze i co służy wszystkim. Co służy całemu społeczeństwu, całemu narodowi, temu, by maszerować do przodu, by być coraz wyżej, by coraz wyżej sięgać.